Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Kasper, będziesz chciał pomóc przy orce na 49? Kiedy? No jak je kupię kiedyś. No. Serio mówisz? Na co? A ty orałeś się kiedyś? W 17 nie. A w 19? Nie chyba, nie wiem, nie pamiętam. Dzień dobry na odcinku z M-Krika, ze mną Krupce. Witam. No, dzisiaj taka akcja. Prasowanie siana. No i będzie wapno, więc z serii nudny odcinek. Nie wiem, kontynuacja odcinka, bo tam ekipa sobie jeszcze przetrząsa i zgrabia. A nawet widać tam Maseja. I tam dalej w tyle rządy sobie jeździ. Ja go powinienem dogonić. Bo on jeżdżył po 15, więc ja jadę 23, więc mam 8 km przewagi nad nim. Oczywiście belki 240. Kiedy ten Elk Creek wlatuje? Prawdopodobnie w poniedziałek. O, to już będzie po moim pierwszym odcinku. Bo teraz na malutkę stwierdziłem, że co 2 dni będę z odcinki wypuszczał. Bo będzie niespodzianka na majówkę, ale nie będę mówił jaka. Ty wiesz jaka. A chcesz, żebyś miał wycinkę z filmu? Może lepiej nie. Mogę ci to załatwić. Nie, dzięki. Szkoda, że mnie nie ma w tej niespodziance. No i dobra, tak sobie tu leci prasowanie. Elegancko robotka idzie. Ja ich dogonię na spokojnie, przecież zobacz jak oni tam długo nawracają. Ja tylko cyk pyk i już jestem w kolejnym pokołosie. 38 minut niby, a to walca z wałem będzie 10, dobra, przepraszam. A siewy będą za 12 minut niby skończone. I to jest ostatni sezon łąki, więc... Prawdopodobnie, zależy ile tego siana będę miał. Ale tak sobie myślę, że to będzie chyba ostatnie koszenie. Tutaj trzeba będzie tutaj ogarnąć sobie pole, a łąkę sobie zrobię gdzieś indziej. Bo już parę razy tutaj kosiłem. Łąka by też fajnie oddała. Może na to 72. Tutaj trochę za duże. Albo tutaj 25. Nie wiem, pomyślę, nie? Na razie pomyślę. Ale chyba zlikwiduję sobie tą łąkę tutaj. A, to jest połączone już, no tak. Zobaczcie, w ogóle tego siana będą one żarły, tak naprawdę. Te krowy. Bo jak będą dość mało, stosunkowo mało wciągać tego, no to po prostu nie będzie łąki i tyle, nie? Bo to będzie połączone. Jak gospa zniknie, to będzie tutaj połączone razem. Ale myślę, że 72 na razie chyba łąkę sobie zrobię i tam jeden albo dwa pokosy rocznie będę robił tyle. Bo kiszonka już się kisi. A ja miałem się do ciebie w ogóle nie odzywać. Okej. Okay. Jak chcesz. Zapomniałem. Miałem być obrażony dalej na ciebie. A to było na filmie mówione, że ty jesteś obrażony, czy nie? Co? Dobra, nie było to nie. Nie, my mieliśmy wtedy grać. A ty gdzieś poszedł na piwo chyba. No tak było. Alkoholiku. Oj, dawno nie byłem. Jutro idę. Kto? Ty. Nie, nie chcę się. Co? Coś ty powiedział? Gdzie co? Ja mam kalendarz? Że ty na piwo nie idziesz. No a po co mam iść? No to nagrywamy... Gearkrux. Tak, kruta za potem. A kiedy mi mody wyślesz? A nawet i dziś spakuję. Jak będzie mi się chciał. Jak będzie czas jeszcze. A kiedy ty wyjeżdżasz?
We wtorek po robocie. A to dopiero we wtorek? No. No tak chcę całą sobotę, znaczy no może nie całą, cały wieczór sobotni, niedzielę i poniedziałek, zagraj sobie. A ja nie. Dobra, przepraszam. Żartuję. Orka. Ja, taka orka co trzy sezony jest fajna, na przykład potem jak już jest orka tylko po burakach i kukurydzy takie chillowe jest. Też mi się to w 17 bardziej podobało. O Jezu! Klas był przed chwilą na dwóch przednich kołach. Bo obracałem pług w dziurze i pług mnie wybił na dwa koła przednie. Super jestem farming. A mody jeszcze lepsze. Ale przynajmniej belek już nie będę zbierał, bo wszystkie wyzbierałem. No ja teraz walczę z sianem. Ale na kostki. O ty kurwa. Jakbyś zbierał w belki, to byś się z cyrku nie śmiał. Ja bym to zebrał raz dwa. No tak, no bo ty grasz w jeskę dwójkę, to tam jeszcze to jest akceptowalne. Ale siedemnastka, jak podjedziesz widłami za blisko do belki, to ona ci zaczyna spierdalać. Przy starych farmingach jak samo było, 15, 13 to samo było. No mówię, że w 19 dopiero to naprawili. Chyba. No tak nie do końca, co jest 19. Pół na pół, coś próbowali, ale nie wyszło. Zawsze się idealnie ustawił, podjechałeś, a ta belka się przesunęła. Pół metra w lewo. Albo frał. To było takie irytujące. No, ale w 9-11 to już w ogóle. O Boże, tam to nawet kostki się nabić nie dało. No. Nie, no tak naprawdę w 17 już jest to zrobione, że możesz nabijać belkę gdzie chcesz, a w 15 na przykład nie mogłeś sobie nabijać belki w ten, w to owinięte. O Boże, Gerkrups. O, a pamiętasz tą styrtę w 13? Na krowach? No ale tam to chociaż kostki były, no to... Przecież okrągłe też były. No nie tylko. Tam było dużo okrągłych też. A o które byś chciał trochę? Nie. Nie pamiętasz? Wiem, że były okrągłe na początku. Widzisz, ale... żeśmy jakoś udało się je skarmić. Na ścianie. A, bo tu się pod Y-kiem ten... robi tworzenie pól. W każdym farmingu jest pod Y, tylko w 15 było nie. Po... No właśnie. I 13. I 11. W 11 nie było takiej opcji. A no tak, tam to kurwa nieważne, co robiłeś i tak orałeś. W 11 opuszczałeś pułki i jechałeś dalej. W sumie nie wiem, czy to było lepsze, czy nie. Zapraszam na mój kanał. Jak to wytniesz, jesteś chujem. Wytnę to na początek, może być. O. I tak pewnie zapomnę, ale... Jezu, co ty wyciąłeś z gier Crux na początek, bo coś tam wycinałeś kiedyś. A, jak kombajn wyjebało. A, to 13. No. Ale to było piękne. Aż muszę zresztą no. Zobaczyć, bo nie pamiętam, który to był. Albo to było ostatnie żniwa. A, bo tam było śmigło headery, coś tam takie, który no. Był porąbany. No. Tańczyła na rurze. Szkoda, że tej no tu nie było jeszcze, nie? No. Był ten do podstawy, tak idealnie by to pasowało. I znowu mrugał okiem.
Piękne czasy. Ciekawe, że tego remiksu jeszcze tu nie było. Bo bym to chętnie podstawił. Czy to by tak pasowało idealnie. Ale pamiętaj, jak nie wyjebało. To a za niedługo 13 zaczynamy na normalnym. Bo skoro 19 nie ma. Myślałem, czy by teraz nie zacząć czasem 11 na łatwym. Skoro nie ma 19. Tylko 11 to. No nie ma kupywanych pól, ale to byśmy odejmowali, nie? Też by się nie by dało, ale zobaczymy. Pomyślimy o tym. Ja muszę zobaczyć, jaka ma. Aha, no tak. No tam mapy są ciulowe. W sensie jedna jest ciulowa. Z podstawki. Tak to jakby jakąś pobrało, to ujdzie, nie? Ale tam jest mapa pusta akurat. Nie mówię tak. Ja mówię nie. Jednak nie chcę. A poza tym i tak 11 mam tu nie działa. A właśnie. No 19 też. Zajebiście, nie? No. Ja pierdolę, sąsiedzi to są bogaci, kuźwa, po dwóch stronach kukurydza. Chuja, widać. To 22 zielonka, nie jak pan, nie? No jak chcesz, możemy z 22 zrobić Gearcrux, ale... Wiesz jak to jest, nie? Teraz to już nie zależy ode mnie, tylko od ciebie. A w sumie na zielonce by to zagrał, nie? No. No ale wtedy by było trzeba wszystkie trzy zrobić, nie? Jak mi zafundujesz dodatek, mogę samo zagrać. Jak to nie masz? Przecież mówię, że masz. Nie mam. Przecież ja kompa nie miałem, jak wyszedł ten dodatek, to jak go miałem mieć? Ja myślałem, że ty go kupiłeś jednak. Nie. Po co mi dodatek, jak nie mam kompa? Znaczy nie miałem. Raz silverem był. No właśnie, ten dodatek mam. Ej, no to robimy serię na Last Silver. Brzmi jak plan, nie? Nie wiem, czy to wysiadło. Tam w sumie dużo zabawy z ziemi było. Bo tam tam są fajne trzy rzeczy. Pola. Gdzie? 7 jest. Tylko, że pociągi są chillowe, bo ich nie słychać. Ja se jadę, nic nie słyszę, nagle pociąg. Bo tam są dźwięki zbugowane. I pracownik zaraz jechać przez most, to jedzie przez wodę. No czarny pan to pokazał. Ale mówi, że w drugą stronę jak puści, to normalnie przejedzie przez most. Kęci dla mnie na róże i znowu mruga okiem. Dobra, klasik niech se stoi z pługiem. Gdzie jest te kurwisko John Deere? O. Julia. Co to robi? Lusterka wysuwa. Ale chujowo. Okej, skończył siać. Unia Max. Bez Maxa. Talerzywki jeszcze nie użyłem, ale w tym sezonie się użyję, bo będzie rzepak. Dobra, starczy w sumie na razie prasowania.
wystarczy prasowanie na razie i później najwyżej na koniec odcinka sobie przyjdę poprasować. Ja wiem, Kacper, że ty kochasz talerzować. Jeszcze ja. Kurde, no i dalej tego nie zmieniłem w ustawieniach. A w sumie mam, dobra, to nieważne, nie muszę jednak zmieniać. Tutaj przeskoczę i tutaj będzie się. Tylko Jundira musisz ściągnąć z pola na boka, ale to się da. Te dwa rzepaku, a tutaj... Jakbym kupił tą talerzówkę z hydropakiem, to w sumie mógłbym po orce od razu siać, a tak to muszę ujechać uprawić. W sensie nie muszę, bo Kacper by pojechał normalnie tak siać, ale... Ja gram realnie. O kuźwa, obciążnika zapomniałem. No o tym mówiłem, Kacper, mówiłem ci przecież, nie wiem czy na nagraniu, czy przed. Przed. Przed że, że jak ja odepnę obciążnik, to już go nigdy nie zapnę. A ten John Deere mógłby mieć większy kultywator, no. Nie stać mnie. Bida w kraju. No właśnie. Na ciągnik było mnie stać, ale na maszyny już nie. Aż mi się takie filmy przypomniały na YouTube. Nie starczy na ciągnik, ale na maszyny już nie. Mi się przypomniał jak Quartrak jechał. No. Aha, nie, to mi się przypomniał jak Quartrak jechał z kosem. No to widziałem z dwójką unikry, więc. Ja widziałem Quartraka z kosem. Znaczy to nie był kos, tylko to było coś takiego jak kos. Coś takiego jak kos to było, nie? Tylko amerykańskie czy jakieś inne. Bo na pewno nie polskie. O kuźwa, ja nawet nie wiedziałem, że mój kultywator ma 4 metry. Ale to dobrze. A wiesz, że John Deere jest teraz mocniejszy od Quadraka? Wiem. Ale jest za to... Nie, mi się nie podoba z wyglądu. Może moc ma, ale z wyglądu to jakieś gówno. Sram na to. A wiesz, że klas jest mocniejszy teraz od Quartraka? Z nowym Xerionem? Nie wiem. On tam miał chyba 600 ileś ton. Wiem, że o 20 więcej niż Quartrak. Jak zwykle muszę wykupić dostęp do pola sąsiada, żeby móc tutaj miedzę zrobić. Sąsiad mi zablokował opcję ten uprawy miedzy. I 2 metry od miedzy muszę uprawiać. Nie. Ale dawaj te dziewiątki chyba nie ma, nie? Nie. W ogóle mało tych dziewiątek jest. Bo jest lepszy. Tak jest. W 15 mieliśmy jednego i drugiego. Co tu się kurwa dzieje? Da się jakoś w YouTubie zmienić jakość renderowania? Tak, żeby YouTube do renderowania tam miał? Nie.
No bo kuźwa, to jest przez YouTube'a, normalnie nagranie jest ładne. No to ci mówię, to jak publiczny, no może tak. No ale jak będzie publiczny, to już będzie normalny. No dobra, wierzę ci. Bo już dwa nagrałem. W niedzielę się okaże. No do jutra już będą trzy, bo przecież ja codziennie po jeden muszę nagrać chociaż. Ciekawi mnie, jak tam twoje myśleja będą wyglądać. Co? Jak myśleja będą wyglądać. Pewnie tak jak wcześniej, po 70. 70 to chyba było najwyżej. Myślę, że koło 50 się będzie kręcić. Ja tego nie robię dla wyświetleń, tylko dla siebie. Dla jego. Kogo? Nie wiem. Żeby ci dorównać. Czy? W YouTubie. Fajnie, że John Deere zapierdalam 40. Tak pokazuje niby na tym, na tej, jak to się nazywa. Na wyświetlaczu. A czemu John Deere ma ten, do 60 km licznik? Ja tam wiem. Żeby widzieć, o ile kilometrów ich fasrak wyprzedza. Fasrak to jest fasrak. Straki za bardzo się w pole nie nadawają. No nie, do transportu już tak. Transportu. Transparentu. Kruk to pewnie wytnie i co zrobię z tego shorta? Ty? Nie, bo nie nagrywam przecież. Ja save'a ogarniam. No ale se wytniesz pewnie z tego, z mojego filmu. A! O! A co w ogóle z kanałem Bartosza? W sensie tego, co tam ten shorty wrzucał o tobie. Nie. I nie tylko. Upadł. Ale jeszcze się nie wzniósł. Co jak upadł? No, powiedział, że miał zajawkę na dwa filmy. Znaczy, no nie powiedział, że dosłownie na dwa filmy, tylko... Tylko mu przecież, że nie chce mi się i tyle. Ja pierdolę, teraz oglądaj te 1000 filmów, co wrzuciłeś. Tam widziałem, że była na pewno z Qualticiem. A to na shortie był. To było u ciebie i na kuźwa tym kanale tego. A Bartosz na swoim głównym coś wrzuca? Nie. Bo dawno nie widziałem. Nie, bo on nie może tego przeżyć, że ten. Że mi 19 nie działa. Ale ostatni był chyba słonecznik na bruździe. To była chyba ostatnia akcja. No to nie wiem, nie oglądałem. Miałem z nim niby grać tam na tej serii, co Mikul nie mógł, a modów nie dał, to nic spierdala. Nie będę grał w jakąś zajebaną 19, tylko mam dobre jako kompa, to w 22 będę grał. No, 2 miesiące temu był ostatni film. No ten mówię, że nie ma słonecznika. A mojego to lepiej nie sprawdzaj. Pół roku temu. Ale to wszystko przez to, że... No właśnie, to wszystko przez to, że nie miałem kompa. A teraz mam. Ja mogę dla was robić świetne filmy. Czająca ma 95 wyświetleń pod film. Serio? Pod którym? Pod drugim.
A, ten ze siewów. No. No to git. To tylko ja mam po 30 u siebie. Ale najwięcej subów masz. To nie tak, że połowa to moje konta. Chociaż ten wczorajszy film ma 180 już. Wróci Gier Crux, to będziesz miał znowu po 500. Zobaczymy. A. Chyba nie było ani jednego filmu z Gier Crux, który osiągnął poniżej 100 wyświetleń. Był. Który? I to chyba nawet dwa, albo jeden. Jeden na pewno. Który? Ten z buraków? Nie. 17? Znaczy on też był słaby, ale... Ale ten, cośmy kiszonkę sprzedawali na biegazowni. On tam ma chyba 70 albo 80. Nie, z 17. Aha. Ale 15 chyba najlepiej się trzymała. No 15 tak w miarę równo trzymała się. W miarę równo? 17 to było tak, że raz było bardzo mało, a raz bardzo dużo. Nie było takiego momentu, że ten. Że było tak porówno. No. Z 13 filmy też były. Miały sporo wyświetleń, chociaż tam niektóre były, co były, co miały mniej. Ale większość była naprawdę na dobrym poziomie, bo to taki już bardzo stary farming, którego jest bardzo mało. I na pewno dużo osób oglądało, nie? Jestem na playliście Gier Cruxa, to zaraz ci powiem. 17. Najgorzej to 19. No, wyszło. Pierwszy odcinek 400. Drugi 200, trzeci 160. Potem kolejny 200 i tak sobie szło. No. No mówię, że to nie było nigdy porówno. Jeszcze w sumie 5 wyświetleń i będzie w każdym filmie ostał się. Co, z 17? No. No to dobrze, strzelałem tam. Bo tylko jeden jest poniżej setki. A tak to jest 250... Biogaza w niesprzedaży. No. O, ale powiedz jeszcze, że jest dłużej. 700. Nie no, ale kiszonka mnie zaorała fest, nie? Nie no, ludzie patrzą jak jeździsz kombajnem i ten... I kosisz. No, stary, te trzy ostatnie odcinki z kiszonki wielkiej, co robiliśmy, no. To ani jeden nie ma poniżej 400. Jest 400, potem jest 530 i 510. Dobra, już lepiej tego nie zrobię. A w 15 jest dzielna playlista, dobra. Siedemnastka to był pierwszy farming, który faktycznie miał pierwszy odcinek. Bo w trzynastkę zaczęliśmy nagrywać tak... Pamiętam, że pierwszy odcinek była miniaturka zrobiona i był już Magnum ze siewnikiem Gondonem. No to już tak pod końcówkę praktycznie było. No. Trzynasta, a w piętnasta tak było gdzieś. Piętnastka, nie wiem co się stało z pierwszymi odcinkami, chyba nie nagrywałeś, bo wtedy ja cię naciągałem jak jeszcze trzynastka była. No, ale zacząłem od, jak już mieliśmy tego, Sameja. TCK. I Lamborghini. I TCK chyba. No to dwa nawet. No, bo te korzenie kukurydzy za skarkiem, Jezus Maria. Już wiemy, nie jak mogę. Możesz nazwać ten odcinek. Ostatni zbiór kukurydzy i najwięcej wyświetleń z całej serii Gier Crux. Z 15 czy? No z 15. Ile? Prawie 900 było. To trzeba więcej Oskarka brać, bo on przynosi takie wyświetlenia. Nie, to było jak już tym dużym CR-em kusiliśmy. Aaa.
A za skargiem jest 200. No to... Dobrze, że wyjebaliśmy na skarka. Ale nie mogę znaleźć tego odcinka, cośmy nierealnie tą kukurydzę kosili. Jak nierealnie? Przecież ja ze mną zawsze jest realnie. Z artystą. O jest! No artysta kosił. A, to ponury... Ej, nie ma tego odcinka. Co jest w ogóle? No to było ponure. Bo tam ciemno było jak w życi. A tu jest, dobra, to jest czwarty cień od góry. No to był jeden z ostatnich. Jeden z pierwszych, chciałeś powiedzieć. Ostatnich. Z pierwszych. No to weź na Felicity. Nie mam czasu. To musiał być pierwszy. Pierwszym była kieszonka, cośmy kupili Lamborghini i od razu się nagrywali. A, co wtedy z górki z tymi obciążnikami, tak ten, telepało. Bo obciążniki były za duże i ten, i bardzo do przodu wysuwało i tylnie koła były w powietrzu, pamiętasz? Co jak się z górki zjeżdżało, to ten, to było trzeba się modlić przed górką. Ale go wysadziło dosłownie, taki tytuł. Ale jajca, ty zobaczyłem sobie na playlistę teraz trzynastki. I czaisz, że na tych 12 odcinków, czy ile tam było? Z czego kurwa 6 było żyw? No poważny ciły. Ostatnie żywa były, pamiętam, że na 3 części rozłożone. I pierwsze też. Czy na 2? Nie, też na 3. Jezu. Sprzedawanie maszyn było najlepsze. Jak Bartosz poszedł na grzyby. A nie, sorry, jednak na 5 odcinków. Bo te ostatnie żywe 2 odcinki zrobiliśmy. Nie wiem jak, ale... Ale tak. Chyba dobrze, nie? Dobra, jeszcze idę sobie poprasować. Co się odwaliło, czemu to przegrałem? Myślę, że po twoim odcinku będziemy mogli iść nagrywać Gearcrux. Jak ta, która miała być po roku temu? To co, jutro też nagrywamy Gearcrux. Pewnie tak. Na zdrowie. A, poważnie? To by jeszcze złapało ten mikrofon? To za mędę. Nie, no nie mogę. Spojrzałem sobie na tą trzynastkę i czeku. Z 12 odcinków 5 żniw. Ty! Z 12? No bo tam więcej niż 12 chyba nie było. Pamiętam, że jeden odcinek to była Gnojowica. To był chyba jeden odcinek, który nie był siewami, nie był i nie był żniwami. Znaczy no tak, w sumie tak najwięcej to było półtora odcinka. A no tak, przecież pracownicy siali. Opytam, był chyba jeden odcinek Sianokosów, nie? Tak. Ostatni Sianokosy, jeden odcinek. Jak jeszcze pierwszych nie było. Mogłeś napisać pierwszej i ostatniej. A pamiętam te belki słomy. One były ładnie poukładane. Ale ktoś w nie, nieładnie mówiąc, przyjebał. No dobrze, mówię 12.
Jaka nuta tam była dorzucona, ty? Do czego? Jak ty skakał tym kombajnem. No, to pamiętam. Tam była jakaś taka bekowa. Tylko sobie nie umiem przypomnieć jaka. Tam nie było chyba kto nie skacze, nie? Nie, tam była sprężynka wsadzona. Aaa. No tam coś bekowego było, ale nie pamiętam właśnie co. Coś już pamiętam. Ten chłop to najlepszy komentarz w ogóle zostawił, nie? Ale rakieta poleciała i już. Jezu, jakie tutaj jest pole na wzgórzu. Weź tą uprawę. Ja pierdziele, weź to presuj. Jaki śmiech kruka, nie mogę. No, no to... Nie, nie mogę sobie tego przypomnieć, to było takie cringe. Ty czujesz, że to był 2022 rok? Dwa lata? No, 15 listopada. Co ty pierdolisz? No, w listopadzie będzie 2 lata od tego odcinka już. Ty, to my w ponad półtora roku zaczniemy 13. Jeśli 22 nie zaczniemy. Po 17. Ale myślę, że chyba nie, nie? W sumie nawet szybciej skończymy gier Crux. W ten sposób. Nie chcę się chyba nawet 22 bawić. Jak wyjdzie 24, to wtedy... 25, to wtedy się pobawimy. Nie no. Smutno było, jak się Gearcrux w FS13 kończyła, co jak skończymy wszystkie farmingi. Będziemy się ciągnąć z całą serią Gearcrux. O jest, ja nie wiem, czy ja dożyję. No jak teraz skończymy 17, to od razu 13. Tam dopiero pół serii jest, to gdzie ty chcesz kończyć już? Nie. Ja na tym, co my tam mamy założone. Na pewno wiem, że CR-a chyba mamy, albo nie mamy. Mamy czy nie mamy? A, co? Co? No mamy czy nie mamy? Nie odsyłaj. Ale wiem, że na pewno Delta jest. Nie mamy. Albo mamy? Ty, bo ja nie wiem. Wiem, że ropę wypożyczyliśmy. Powiem ci, że ja teraz sam nie wiem. Musiałem na odcinek zobaczyć ostatnio. My czasem dalej nie mamy Ruska? A faktycznie, ty. My chyba mieliśmy wymieniać... Tak, mieliśmy kupić, ale nie kupiliśmy jednak tego kombajna. No. Ale Delta jest. No to Delta to wiem, że jest. Ale sieczkarnię kupiliśmy. I przetestowaliśmy ją od razu. Po ilu? Po 4 sezonach, czy tam 5? Co po 5? No sieczkarnia. Nie no, co ty, tam było więcej sezonów. Bo mieliśmy ją szybciej kupić. A, no tak, no. Nie wiem, że tyle kukurydzy zasiali, to jeszcze taką sieczkarnię kupili. A ja chciałem tego Ruska kupić sieczkarnię. Dobrze, że my jej nie kupili. Ale ona ma tyle samo metrów. No niby tak, ale wiesz. Ale Rusek. Co by było, jakby tak samo podnosił header, jak ten nasz Rusek? O Jezu, weź mnie przypomnę tym headerze, nie? Dobrze, że tylko od kukurydzy tak podnosi. Ja się tak czekura złapałem na to, jak on podniósł ten header. Czy jest opuszczony, czy podniesiony? Ale to poza odcinkiem chyba było. Jezu. Pamiętam pick-upa. Ile on przeżył? Biskup. Ty, dobra, trzeba kończyć, po 40 minut jest. No to ja idealnie kończę uprawę, że będzie można Gearcruxa nagrać. No to może palić serwer już. No ale ja dopiero kończę, człowieku.
Dobra, to na razie cześć, bo ten chuj pewnie mi nie powie, kiedy skończy. Nie, no dobra. Kończymy ten odcinek. Na razie, cześć, papa. Papa. I widzimy się na głosowym odcinku w maju. Na razie. Elo.